Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość nadania trzeciemu liceum ogólnokształcącemu w Dąbrowie Górniczej imienia generała Władysława Andersa, połączoną ze ślubowaniem pierwszych klas mundurowych. Niestety obowiązki wynikające z wykonywania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie pozwalają mi uczestniczyć w Państwa wydarzeniu osobiście. Szanowni Państwo, wybraliście na patrona szkoły postać wybitną. Generał Władysław Anders należy do grona najwybitniejszych Polaków, a jego zasługi dla Polski w czasie zmagań wojennych i po II wojnie światowej są nieocenione. Swoim postępowaniem dał wyraz wielkiemu bohaterstwu. Stanowi on wzór waleczności do dnia dzisiejszego. Jestem przekonana, że wybitna postać Władysława Andersa będzie wzorem dla całej społeczności szkolnej, a zwłaszcza dla uczniów, którzy dzisiaj składają ślubowanie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Jadwiga Wiśniewska.